Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie ósme, aby się wypełniło Pismo. Wierność odwiecznym zamysłom. I Ty, Betlem, ziemio judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książętami judzkimi, zapowiedział już przed wiekami prorok pański. Narodowi wybranemu, a także i niektórym innym, skoro na te słowa powołali się mędrcy ze wschodu, wiadome było już od dawna, że Betlem w ziemi judzkiej miało się stać miejscem narodzin oczekiwanego Mesjasza. Wiadomość, że Bóg, Pan wieczności i czasu, niebios i wszechświata, skoro jest przedwieczny, już w swych przedwiecznych zamysłach dotyczących wszystkiego, co stworzy, wyznaczał każdej rzeczy jakieś szczególne przeznaczenie. Nie tylko poszczególnym duszom ludzkim wyznaczał jakieś niepowtarzalne powołanie, nie tylko poszczególnym okresom czasu, okresom ludzkich dziejów ziemskich nakreślał jakieś zadanie, zmierzające do wypełnienia się Bożych planów nad światem. Jakąś rolę jedyną przeznaczył także różnym miejscowościom, różnym ziemiom stworzonego świata. Świadczą o tym nie tylko dzieje narodu wybranego, ale i dzieje Kościoła. Mamy stolicę chrześcijaństwa w Rzymie. Mamy różne miejsca cudami słynące, czy miejscowości, w których Matka Boża ukazuje się ludziom. Moglibyśmy wybór tych miejsc uważać za wynik przypadku, gdyby nie te słowa o Betlem w ziemi judzkiej, świadczące niezbicie o tym, że zanim jeszcze zaistniał świat, Bóg już wiele miejsc okręgu ziemskiego zamyślał obdarzyć jakimś szczególnym powołaniem. Wprawdzie przeznaczeniem naszym jest poprzez ziemię zmierzać ku ojczyźnie, która nie jest z tego świata. Dopóki jednak żyjemy na ziemi będącej jedyną naszą drogą do nieba, sprawa roli wyznaczonej przez Boga tej czy innej połaci ziemi nie jest na pewno rzeczą obojętną. Stanowi bowiem jakiś nieodzowny składnik całokształtu Bożych zamysłów nad światem. Zamysłów, które nie ziszczą się w pełni, jeśli dana ziemia nie spełni zadania, jakie jej przed wiekami wyznaczył Bóg. A spełnić ją można, rzecz jasna, tylko przez ludzi, którzy wsłuchani w słowa Pańskie starają się pochwycić tajemnicę przedwiecznych zamysłów, objawiającą się im zarówno przez usta widzialnych zastępców Boga na ziemi, jak i przez wypadki dziejowe, którymi przecież zawsze kieruje opatrzność. Tak stało się z Maryją i Józefem. To, że Betlejem w ziemi judzkiej miało stać się miejscem narodzenia oczekiwanego Zbawcy, wiedzieli już na podstawie swej wiary w słowa wypowiedziane przed wiekami przez głos Boży, przemawiający ustami proroka. Nie wiedzieli może jednak, jak się to stanie, skoro mieszkali w Nazaret. Ale kiedy wyszedł dekret wydany przez cesarza Augusta, aby spisano wszystek świat, musieli z olśnieniem dostrzec, że ten dekret, zwykły fakt historyczny, zarządzenie wydane przez wrogiego, pogańskiego władcę, nakazujące im pójście do Betlejem, właśnie w chwili, gdy miał przyjść na świat oczekiwany,
zbiega się ze słowami Bożego męża sprzed stuleci, przynosi ich potwierdzenie, a zarazem ziszczenie. Wiemy z własnego doświadczenia, a jeśli nie wiemy, to możemy przynajmniej sobie wystawić, jakie to nieopisane uczucie, na które w ludzkim słowniku brak wyrazów, ogarnia człowieka w takich chwilach. Bardzo rzadko, a jednak pojawiają się w każdym życiu chwile, kiedy to, w co się wierzyło na podstawie Bożych słów, przekazanych przez usta ziemskich zastępców Boga, otrzymuje nagle swoje potwierdzenie w wypadkach życiowych czy dziejowych, które nas samych spotykają. Przyczyną ich bywają nieraz ludzie i sprawy bardzo od Boga dalekie, często nawet Bogu wrogie. Wypadki te właśnie przez to, że na pozór nie od Boga pochodzą, jednak przez swą zgodność ze słowami Bożymi świadczą niezbicie o tym, że Bogu wszystko podlega, że Bóg wszystkim rządzi, choć spełnienia się swych zamysłów oczekuje zawsze od dobrej woli człowieka. To też i tym razem z prawem spełnienia się przedwiecznych zamysłów Bóg powierzył wierności Maryi. Historycy, badacze tego okresu dziejowego zapewniają nas bowiem, że Maryja jako kobieta nie miała obowiązku udawać się do Betlem na spis ludności. Obowiązany do tego był tylko Józef, głowa rodziny. Podobnie jak w chwili zwiastowania, decyzja o spełnieniu się tajemnicy wcielenia została uzależniona od przyzwolenia Maryi. Tak i decyzja o tym, czy Betlejem spełni przeznaczoną mu przed wiekami rolę miejsca narodzenia Syna Bożego, została znów uzależniona od zgody tej, której wierności sam Bóg siebie powierzył. Gdy się zastanowimy nad tą wielką sprawą przedwiecznych zamysłów Bożych, które każdej ziemi wyznaczają jakieś posłannictwo, w jakże olśniewającym blasku stanie przed nami jasna treść tych słów, jakimi błagamy Maryję o pomoc w dochowaniu wierności Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży. I zrozumiemy również, dlaczego właśnie Maryję błagamy o pomoc w dochowaniu tej wierności. Oto nie tylko dlatego, że obraliśmy ją królową Polski, ale dlatego przede wszystkim, że nikt tak jak ona nie zdołał w pokorze i nadziei pojąć tajemnicy Bożych zamysłów nad poszczególną ziemią i nikt im nie sprostał w sposób tak doskonały. Wydaje się nam nieraz, że mówienie o narodach wybranych czy ziemiach obiecanych, które mają stać się ziemią świętą, to są wszystko pozostałości Starego Testamentu. Zwłaszcza my, obecnie w Polsce, staramy się unikać mówienia o posłannictwie naszej ziemi, widząc w tym jakieś nawiązanie do romantycznego mesjanizmu, który wydaje się nam wyrazem niczym nieuzasadnionej narodowej pychy. Istotnie, w Nowym Przymierzu wszystkie narody zostały na równi powołane do wspólnoty w Kościele Chrystusowym, w którym nie ma już, jak mówił święty Paweł, ani Greka, ani Żyda. W tym znaczeniu staliśmy się istotnie nierozdzielną jednością w mistycznym ciele Chrystusowym, Kościele. Ale przecież mówiąc o ciele mistycznym, tenże święty Paweł powiada: jako bowiem w jednym ciele wiele członków mamy, a wszystkie członki nie mają tej samej czynności, tak wszyscy stanowimy jedno ciało w Chrystusie. A mamy dary według użyczonej nam łaski, różne. Takimi członkami mistycznego ciała są również poszczególne narody i te ich ziemie, które Bóg pomieścił jako chciał, wyznaczając każdej z nich inne położenie geograficzne na okręgu ziemi, jak również według użyczonej łaski, dar innego posłannictwa w dziejach zmierzających ku wieczności. –
Świadomość tej roli nie jest wyrazem jakiejś ludzkiej pychy czy przysłanianiem wieczności przez cele doczesne. To jest pragnienie sprostania przed wiecznym zamysłom Bożym, objawiającym się ustami wiary, a potwierdzonym przez fakty historyczne, tak jak sprostała im Maryja, idąc do Betleem, gdy w dekrecie Cezara dostrzegła potwierdzenie proroctwa sprzed stuleci. Pragnienie sprostania tej roli dlatego też nie jest wyrazem pychy, że podobnie jak ludzie, tak i ziemie, które Bóg wybiera, nie są koniecznie najgodniejsze. Prorok zapewniał Betleem, że nie jest najmniejszym między miastami judzkimi, gdyż widocznie ludzie uważali je za jedno z najmniejszych. O Nazaret, w którym upłynęło całe prawie ziemskie życie Boga wcielonego, ludowe przysłowie mówiło, że z niego nigdy nic dobrego nie wyszło. A jednak i jedno, i drugie wybrał Bóg. Wystarczyło zaś, że Maryjna wierność sprostała Bożym zamysłom, aby mogły stać się ziemią świętą. Wpatrzeni w Maryję, królową Polski, panią jasnogórską, tę samą pannę wierną, która poszła do Betleem, aby się wypełniło pismo, błagajmy ją, aby zechciała nam dopomóc, jak to dotąd czyniła od pierwszej chwili chrztu naszego narodu. Błagajmy ją, abyśmy w ciągu tych 9 lat, tak dla nas przełomowych, które upłyną pomiędzy odnowieniem ślubowań a 1000-letnią rocznicą włączenia nas do wspólnoty mistycznego ciała Kościoła, zdołali zgłębić tajemnicę posłannictwa naszej ziemi w obecnej chwili dziejowej i abyśmy zdołali mu sprostać, jak ona, aby poprzez naszą wolę, zjednoczoną z wolą przedwiecznego, Polska mogła stać się domem chleba, miejscem narodzin Chrystusowych, tak jak Betleem, które też było tą przednią strażą chrześcijaństwa, z której Bóg wcielony rozpoczął podbój świata. O Maryjo, wyjednaj nam wierność przed wiecznym zamysłom Boga nad ziemią Twego Królestwa. Amen.